Oświęcimskie Hospicjum otrzymało znaczące wsparcie od stowarzyszenia zrzeszającego żony ambasadorów rezydujących w naszym kraju. Wniosek został złożony do tej organizacji SZOM, bo tak się nazywa organizacja zrzeszająca żony ambasadorów, na 4 materace przeciwodleżynowe. Otrzymaliśmy już zapewnienie, że otrzymujemy połowę 15 tysięcy złotych, a drugą połowę po zakupie materacy przeciwodleżynowych. Te materace bardzo poprawiają warunki tutaj pobytu pacjenta, nie tylko tego, który no, trafia w normalnym stanie bez odleżyn, ale również tego, który posiada bardzo dużo odleżyny i czasami my nawet tutaj w tym hospicjum potrafimy te odleżyny, ten stan pacjenta bardzo poprawić. Jest to bardzo skomplikowane urządzenie techniczne. Mają taki system, jest pompa, która cały czas jest podłączona do prądu i jak gdyby wdmuchuje powietrze do materaca w zależności od usytuowania chorego, od jego położenia, w jaki sposób po prostu leży na swoim łóżku. Co prawda te materace, które tutaj dzisiaj oglądaliśmy, są jeszcze inne od tych materacy, które akurat oczekujemy na ich transport do hospicjum. Są jeszcze odrobinę z wyższej półki. Hospicjum działa w Oświęcimiu od 2012 roku. 23 pacjentów może całodobowo korzystać z oddziału opieki stacjonarnej, poradni medycyny paliatywnej i gabinetów rehabilitacyjno-zabiegowych. Pomysłodawcą budowy hospicjum, które jednocześnie jest pomnikiem wdzięczności mieszkańcom miasta, którzy podczas II wojny światowej pomagali więźniom KL Auschwitz, był August Kowalczyk, były więzień obozu, znany aktor i reżyser. August Kowalczyk, który zmarł w hospicjum, chciał podziękować Oświęcimiowi i stworzyć pomnik, ale tym pomnikiem okazał się niezwykły, tylko właśnie niezwykły pomnik hospicjum, w którym mamy godne warunki odchodzenia ludzi. Oprócz środków takich dodatkowych na działalność jako fundacja, które możemy pozyskiwać, mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który no, zabezpiecza nam pacjenta 210 zł na osobodzień. Jednakże no, te środki nie wystarczają, w związku z czym fundacja musi pozyskiwać środki, powinna pozyskiwać środki, licząc na ludzi dobrej woli, tak jak liczyliśmy od samego początku budowy, czyli ludzi dobrej woli, którzy zechcą nas wesprzeć.